Siema, z tej strony Domanu, a dzisiaj wyjątkowo rozmawiając o FIFA nie będziemy marudzić, a wręcz przeciwnie, pogadamy o tym, co w FIFA 22 jest fajne, albo jakie wniosła ona zmiany względem przeszłości, które zaliczyć możemy na ewidentny plus. Mówię możemy, ale oczywiście patrzę na to ze swojej perspektywy. Wiem, że nie wszyscy zgodzą się z tym, co dzisiaj powiem, bo każdy gracz ma inny punkt widzenia i między innymi przez to zapraszam was do dyskusji i zostawienia komentarza po obejrzeniu tego materiału z opinią. Czy zgadzacie się z tym, co tutaj powiedziałem, czy może jednak patrząc z innej perspektywy, dodalibyście jeszcze coś do tej listy 10 rzeczy, które w mojej opinii są całkiem udane w FIFA 22. Nie przedłużając, kwestia pierwsza to brak schematów, które są OP. I oczywiście w tej grze występują zagrania, które są skuteczniejsze od pozostałych, tak jak chociażby wielokrotnie wspomniane mocne podanie po ziemi z przytrzymaniem przycisku R1 czy też RB na Xboxie, natomiast w porównaniu do przeszłości, FIFA 22 nie ma jednak schematów, które podbiły całą grę i które widoczne są w każdym meczu, takich jak na przykład lob nad bramkarzem w FIFA 10, strzał na krótki słupek w FIFA 13, czy oczywiście legendarna główka w FIFA 14. Patrząc na aktualny gameplay, musimy przyznać, że wielu graczy podobało sobie różne ulubione sposoby na zdobycie gola i nie ma sytuacji, że cały czas musimy bronić się przed jednym i tym samym schematem, no a to naturalnie jest spory plus, bo sprawia, że gameplay jest ciekawszy, a my jako gracze musimy się nieco bardziej wykazać umiejętnościami niż miało to miejsce w przeszłości, gdzie wystarczyło w kółko robić jedno i to samo. 2. Powrót uderzeń głową. Przed chwilą wspomniałem o tym, że dobrze, iż w 22 nie ma tak OP główek, jak miało to miejsce przed laty, ale jednocześnie nie oznacza to, że nie ma ich wcale, jak z kolei miało to miejsce w niedalekiej przeszłości. W 22 główki występują tak często, jak powinny i nie są też zbyt słabe czy zbyt mocne w żadnym sektorze boiska, no ale gdy dojdzie co do czego, to odpowiednio wypracowanym strzałem głową i jesteśmy w stanie zdobyć gola nawet skrzydłowym, więc w tym elemencie gry sporo zależy od nas, a kierunek wykonanego zagrania głową jest manualny, przez co nie możemy wykonać go na oślep i wręcz wymaga to od nas skupienia, precyzji i wyczucia. I przez to główki w FIFA 22 są, ale nie zdominowały gry i nie są wykonywane automatycznie przez komputer, no a to ewidentnie spora zaleta. 3. Znerfione triki. Wracając po raz kolejny do przeszłości, nie da się ukryć, że w wielu odsłonach gry sztuczki techniczne można było wykonywać niemalże na oślep, a zagrania takie jak Magidy Spin w 10, a w późniejszym okresie Berba Spin, Elastico, Dragback, czy legendarne wypuszczenie piłki w 21 sprawiły, że jakby powiedział to Zivi Boniek, waląc bez namysłu w joystick, mogliśmy z łatwością ogrywać naszych przeciwników. No i też w drugą stronę, oni ogrywali nas, nawet jeśli wykonywane przez nich triki nie były do końca przemyślane. W FIFA 22 sprawa wygląda jednak nieco inaczej, a znerfienie trików spowodowało, że oczywiście dalej jesteśmy w stanie w efektownym sposób mijać przeciwników, no ale teraz wymaga to już od nas przemyślanego, umiejętnego działania, a nie kręcenia prawym drążkiem we wszystkich kierunkach, jakbyśmy pierwszy raz w życiu trzymali pada. 4. Tysiące nowych animacji. Co by nie mówić, jest to rzecz, która od razu rzuca się w oczy w 22, jeśli porównamy ją z FIFA 21. Nowe animacje sprawiły, że zawodnicy lepiej reagują na każde zagranie i poruszają się płynniej w każdym elemencie gry, od przyjęcia piłki po oddanie strzału, którego animacja zdecydowanie bardziej zależy teraz od nas, czego dowodem jest chociażby fakt, że w tej grze, o ile mamy na to chęć i odpowiednie umiejętności w zestawieniu z naszymi oponentami, bez problemu możemy zacząć niszczyć ich uderzeniami skorpionem, czy tym podobnymi wymyślnymi zagraniami. W porównaniu do takiej FIFA 11 sprzed kilkunastu lat jest to przepaść, ale i zestawiając 22 z 21, widać tutaj spore różnice i dlatego nowe animacje zaliczyć trzeba jako spory plus. 5. Mniej meczów FUT Champions. To jest jedna z tych rzeczy, co do której jestem przekonany, że będzie sporo osób, które mają wątpliwości, iż jest to zmiana na plus. Jednak z mojej perspektywy fakt, że obecnie przez 3 dni zmuszeni jesteśmy do rozegrania raptem 20, a nie 30 czy też 40 meczów, jak to miało miejsce jeszcze niedawno, jest bardzo pozytywny. Bo FIFA, że tak powiem, po prostu przestaje zmuszać nas do gry na siłę. Na rozegranie kwalifikacji mamy cały tydzień, do tego z racji, że musimy brać w nich
ich udział przed każdym turniejem, to ostatecznie występują w nim jedynie, że tak powiem, bieżący gracze, no a ponadto ogólny poziom FUT Champions jest nieco wyższy, no bo nawet rok temu, o ile nie rozpoczęliśmy tego turnieju w piątek, oczywiste było, że w większości meczów przed biciem minimum Golda 2 napotkamy bardzo wielu przeciętnych graczy. Teraz to również się zdarza, jednak ogólnie możemy spodziewać się, że nasi oponenci coś sobą reprezentują i nie znaleźli się tutaj przez przypadek, podczas gdy na co dzień rozgrywają mecze gdzieś głęboko w szóstej dywizji. Z punktu widzenia FUT Champions sporym plusem jest również, że nagrody zarówno za kwalifikacje, jak i turniej otrzymujemy od razu po jego zakończeniu, chociaż akurat przyznać trzeba, że ma to negatywny wpływ na handel. Z tym, że z kolei przechodząc do punktu szóstego, powoduje w jakimś stopniu również, że ceny, i to nie tylko podstawowych kart dostępnych na rynku, są najniższe od lat, a może i nawet najniższe w historii, bowiem jak widać, coinsellerzy pomimo tego, że wciąż istnieją, zostali dość mocno zduszeni, a efekty tego są takie, że te najlepsze ikony, tak jak zawsze, kosztują po kilka milionów monet, ale patrząc już na resztę piłkarzy, mamy dopiero grudzień, a jeśli wejdziemy na Futbina, dowiemy się już z pierwszej strony najdroższych kart, że występują na niej zawodnicy warci mniej niż 2 miliony. Na z kolei, nieco dalej, spotkamy Ronaldo czy Neymara dostępnych zaledwo ponad pół miliona. Efekt tego jest taki, że FIFA 22 dość szybko zarabia się samą grą i nawet jeśli ktoś rozpocznie przygodę z tym tytułem dopiero teraz, to nie będzie mieć większego problemu, by w miarę szybko zbudować zespół, pozwalający mu wejść do tych nieco lepszych lig w Division Rivals. 7. Paczki z podglądem, które podobno pojawiły się w grze, by krótko mówiąc udowodnić, że Ultimate Team nie jest trybem hazardowym i nie ma w nim żadnego ryzyka. No bo jeśli ktoś tylko zechce, to nie musi kupować paczek w ciemno, a po prostu może wybrać te, do których jest w stanie zajrzeć przed zakupem. Jednak skąd by się to nie wzięło, fakty są takie, że paczki z podglądem są faktycznie nową alternatywą dla graczy, którzy nie chcą kupować FIFA Points, ani też wydawać na nie monet. A jakby nie patrzeć, z mojego doświadczenia, a także doświadczenia moich znajomych, wynika, że prędzej czy później każdy znajdzie w takiej paczce karty warte więcej niż sama paczka. W tym przypadku minusem może być fakt, że jeśli EA wrzuci nagle na rynek paczki chociażby za 50 tysięcy, do których można zajrzeć, to spowoduje, że ceny kart po raz kolejny szybko spadną i ktoś, kto nie śledzi akurat swojego klubu FUT, może stracić nieco monet. Niemniej jednak, jeśli tanieją wszystkie karty, to chociaż po sprzedaniu tego, co mamy w klubie, dostaniemy mniej monet, finalnie będziemy w stanie kupić za tę kwotę tych samych piłkarzy, co w przeszłości, przez co finalnie paczki z podglądem zaliczyć trzeba jako plus. 8. Inni bramkarze niż zazwyczaj. To jest kolejna rzecz, którą niektórzy mogą odebrać jako minus, no ale prawda jest taka, że w grze bramkarzy w końcu coś się zmieniło i oni również nie grają tak schematycznie jak przez wiele ostatnich lat. Oczywiście minusem jest tutaj, że te ich niestandardowe reakcje przykrywają handicap i raczej nie jesteśmy już w stanie ocenić, kiedy dany bramkarz miał udaną interwencję, bo jest faktycznie dobry, a kiedy miał udaną interwencję, bo FIFA 22 chciała wspomóc danego gracza. Jednak spoglądając na to okiem niewyczulonym na teorie spiskowe i ukryte mechanizmy, przyznać trzeba, że golkiperzy w końcu prezentują sobą coś więcej i to ewidentnie uznać można jako kolejny plus tej gry. 9. Podania w ofensywie wymagają pomyślunku. Może w tym przypadku zbytnio czepiam się szczegółów i nadmiernie skupiam na konkretnych elementach gry, jednak w mojej opinii w FIFA 22 rozgrywanie akcji ofensywnych, zwłaszcza w ataku pozycyjnym, nie jest już tak proste jak przed laty i wymaga od nas większego skupienia oraz znajomości samej gry, a to przekłada się m.in. na to, iż zdobywanie bramek daje nam niejednokrotnie więcej satysfakcji niż w przeszłości. Może jest to drobnostka, jednak prawdopodobnie nie ma spory wpływ nie tylko na odbiór samej gry, ale także na przebieg meczów, no i to zwłaszcza tych rozgrywanych na najwyższym poziomie, czyli lidze elitarnej, czy przede wszystkim na turniejach, gdzie mierzą się ze sobą progracze. 10. W miarę realistyczny, czyli pesowaty gameplay. Tak jak obiecałem, tak i zrobiłem, no i w tym materiale również dodałem ten punkt. Dla wielu graczy pesowaty gameplay to minus, dla wielu innych spory plus. Jak należy go oceniać, nie jest oczywiste, bo z jednej strony zmiana tej rozgrywki świadczyć może o rozwoju serii, ale z drugiej strony, skoro zaczyna ona powoli przypominać PES-a, to oznaczać może, że jej zbytnio się nie wysiliło i zaczyna wprowadzać do swej gry zmiany, wzorując się na najlepszych produkcjach piłkarskich od Konami. W tym przypadku punkt widzenia zależy od punktu siedzenia,
zmienia, jednak jak wspomniałem, ja należę do grupy graczy, którzy uważają, że ta lekka zmiana dynamiki rozgrywki jest plusem dla FIFA 22. Więc tak wygląda 10 podstawowych rzeczy, które w najnowszej produkcji od EA można zaliczyć jako fajne lub użyteczne. Jeśli z jakimś punktem się nie zgadzacie lub znajdziecie coś innego, co również można zaliczyć jako pozytyw, przedstawcie to proszę w komentarzu, gdzie zapraszam Was do kulturalnej dyskusji na temat tej gry, o ile kogoś ona jeszcze w ogóle obchodzi. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!